pan, że... Gdzie? No, wie pan, że tu jest zakaz zatrzymywania? Gdzie jest zakaz zatrzymywania? Tu. Ale ma pan jakiś problem? Bo ja... Tak. No gdzie mam? Tu jest ścieżka rowerowa, także proszę zjechać stąd. A gdzie mam zjechać? W ogóle na drogę. A. Czyli tu nie jest ścieżka... Puknę zaraz i no puknij mnie, no. Puknąć cię? Tak. Weź i... Ale o co chodzi z tym pukaniem, bo nie rozumiem. A, popsuł. To może ja wezwę pomoc, co? Debilu? A co się konkretnie popsuło? A nie mogę skorzystać. A to jest taksówka, ja chciałem wsiąść. A co się popsuło panu? A tu można? Co się popsuło panu, panie taksówkarzu? Nie można skorzystać? Zajęte jest? Panie taksówkarzu, niech pan stąd odjedzie, dobra? Pan wezwie policję może, dobra? No. No. Tu jest, proszę pana, taki wylot jakby tej drogi rowerowej. Pan to całkowicie blokuje. Nie, to nie jest wylot. A co to jest? A gdzie jest ścieżka rowerowa? Nie, ale ona tutaj jakby się... Ten pas rowerowy tutaj się tak kończy. Widzi pan to, czy nie? Weź i... Dzwoni pan po tą policję, bo ja chętnie... Weź zamknij te drzwi, bo ci kurde wypierdolę bliżej. Bo co zrobisz? Bo co zrobisz? Powtórz. Dobra. Twoją prywatność? Tak. To nie jest twoja prywatność, tylko to jest taksówka, do której mogę chyba wsiąść, nie? Dobra. Jeśli ja ci nie zezwalam, to nie mogę. No dobra, a będzie ta policja? Tak, bo nagrywasz gościu. No, co nagrywam? Będzie ta... Ja bym chciał, żeby pan tą policję wezwał, dobra? Bardzo mi na tym zależy, dobra? No. Będzie pan wzywał tą policję? Tak, to proszę. No jestem akurat chory psychicznie, to nie ulega wątpliwości. Dlatego proszę wezwać policję. O, tam jest policja. Zaraz przyjadę. Żarpiesz samochód, uderzyłeś mi samochód. To jest taksówka, nie uderzył. To nie jest taksówka twoja? Do taksówki się chyba wsiada, nie? Wiesz, to już jeszcze interwencję na Chełmsko 37, bo to jakiś człowiek mnie zaatakował, uderzył mi samochód, taksówkę i ma jakieś problemy, tak? Tak, Chełmsko 37, poproszę. Nagrywa tutaj jakieś dziwne spotkanie. Audi? Czarny. Wanda Irena 635 Jerzy Maria. Jarosław. Tak, zatrzymałem się, wiem, że tu jest zakaz zatrzymywania. To miałem to z klientem, mam samochód tutaj, żeby go ten człowiek uderzył mi w samochód rowerem i zatrzymał mi tu ubliżać, tak? Rowerem uderzył. Uderzyłeś w samochód? Nie. Tak. Dziękuję. No to czekamy. Czekamy. Ja tutaj mieszko się wychowałem, gościu, tak kurwa. A, czyli możesz stawać na zakazie, tak? Możesz stawać na zakazie, tak? Ty możesz zdjęcia robić? No, teraz zobaczymy, czy będziesz się tak wymaszał. Dobra. Będę się śmiał. Znajdziesz mnie? No pewnie. Wiem, jak się nazywasz. Jerzy k***. Tak? Znajdziesz mnie? Tak? Nie, Jarosław k***. No w każdym razie, jakoś tak. No jakie tam uszkodzenia powstały na samochodzie? Wie pan co, ten gościu tutaj miał jakiś problem, ja i czekam na policję. Sekundę będę czekał, co? 40 minut. Nie ma żadnego śladu niestety, nie uderzyłem. Co więcej, ale w łeb to jest co innego niż samochód, prawda? Czy nie? To jest moja pasja, nie masz prawa dotykać już samochodu. Ale nie popsułem, postukałem o tak... Nie, walnąłeś mi całą siłą. Tak? No nagrałem to niestety, więc... Jak się siedzi w środku, to faktycznie takie stukanie... Ale nie masz prawa dotykać gościu, rozumiesz? Ale to jest taksówka, ale tysiące ludzi to dotyka. Nie ważne, że jest taksówka. Proszę, dotyka. Proszę, zobacz, dotyka. Na policji powie, że ma tu odciski palców moje. Zobacz. Odciski palców tutaj moje. Nie będzie to ważne dla policji? No jestem, no. A ty? A ty jesteś całkowicie normalny, no nie? Normalne to jest, że się zatrzymuje na... W zakazie zatrzymywania na drodze dla rowerów. A to nie jest ścieżka. No dobra, nie jest, no już. Ale jest zakaz zatrzymywania. Położysz sobie tą kamerę i wyglądasz jak pajac. Dokładnie. No.
No i co jeszcze? No jeszcze. Zdejmij tą kamerę. Nie zdejmę. Zdejmij, nie, a co, pobijesz mnie? No. Chodź, przyjdziemy. Gdzie? Zdejmij nie. Kamerę. Jesteś taki kozak? Nie, nie jestem. Kurwa, siwy łbie. Ty jesteś siwy łeb. Ty powiedziałeś do mnie jak? Siwy łbie? Dobra, no mam więcej czarnych włosów niż ty. Akurat, grubasie. Ja tu może pokażę, o co mi chodziło z tym taksówkarzem. A tu sobie rękę rozwaliłem. Więc taka jest sytuacja, że tu, patrzcie, tu się kończy ta droga dla rowerów wydzielona. Ale tu jeszcze kiedyś były te gumy takie, no nie? A teraz już ich nie ma i teraz to faktycznie można tutaj prosto pod samochód się ładować tu. Ale to kiedyś tak było zrobione, że trzeba było tutaj jechać. No bo jak, no przez to mam przejeżdżać, przecież to mi się zabił, nie? I tu wprawdzie nie jest już wydzielona droga dla rowerów, ale jest taki pas do włączenia się. A poza tym tam jest znak zakaz zatrzymywania. No i to tyle. Będzie pan gdzieś odjeżdżał, czy jak to jest? No kurna, pojechał. I gdzie ta policja? Co z uszkodzeniem auta? Słucham? Wezwał pan policję. Co z uszkodzeniem auta i pana wizerunkiem? No i szkoda, że ten pan nie zaczekał na policję, bo zobaczcie, jak mogło być pięknie. I już pani odjeżdża, nie ma w ogóle problemu. Przecież ja się nigdzie nie spieszę. O kurde, policja. I co? A nie, zatrzymają chyba tą panią. A to jest nagranie sprzed paru lat, widać po jakości i po tym, że nie nagrywałem interwencji policji, ale pani chyba została tutaj słusznie ukarana. No i o tak ono. To tyle chyba. To wszystko. Zapraszam do subskrybowania kanału. Zapraszam do komentowania. Gdzie ja popełniłem jakieś wykroczenie, to są zawsze najciekawsze komentarze. Na przykład teraz podejrzewam, że jadę za daleko od krawędzi jezdni. Bo trzeba jechać przy samej krawędzi jezdni. A nie, czekaj. No tak, ile trzeba jechać od krawędzi? Może tak jak samochody, co? O, patrzcie. Ślad samochodów jest tutaj, więc może tak jak samochody powinienem jechać. Samochody mają dokładnie ten sam przepis. Nie, no dobra, żartuję. Trzeba jechać o tak. To akurat jest bardzo dużo miejsca, żeby mnie wyprzedzić. Nie ma strachu. Tam jeszcze robi gorzej, bo się robią dwa pasy, ale to już... No, temat na następny film.